This we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. These ancient gates have a mind of their own, but with this, you may reach an understanding. Beyond the gate, seek out Samael's prison. Once, Samael was close in power to the Dark Prince himself. Some might even say, a threat. You will find, he is no friend to the Destroyer. The call of my ancestors awakened at last from the dreamless sleep. Then we are free. None are free while the Destroyer still breathes. Drumheim Ghul Stragador. Non Straga Singura. Do you know what's imprisoned here? There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The Destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. Here to play executioner. They should have sent all four of you. I have no interest in killing you, Samael. The Destroyer! He's beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? Perhaps there is a way. But you will need to get inside the Destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. And bring me her still beating heart. Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack i witam się z wami bardzo serdecznie już w trzecim odcinku. Zagrajmy w Darksiders 1 Warmastered Edition. A rozpocznę odcinek od... dokładnie od miejsca, w którym go skończyłem ostatnio, czyli napierdzielania się z tymi o tutaj, przeciwnikami, gdzie trzech da mi troszkę leczenia. Jezus! Ranie durny grubas. Halo? Unik w bok może? Bez komentarza. To jest fajne, żeby przerwać mu atak, a potem wykonać kombinację. O nie! Dobra. Uniknięty. Szkoda, że mnie trochę życia kosztowało, no ale dobra, trudno się mówi. Lecę na skrzydełkach dalej. O, przytrzymaj. Jak miło. Szkoda, że dowiedzę się o tym dopiero teraz, no ale trudno się mówi. Dobra, lecimy dalej.
Ostatnio to się... Apa, nie pożegnałem się jednak, kurde, myślałem, że spadł. A tu proszę, a tu proszę. Jednak nie spadł, ziomeczek. No, ale obydwa już zdjęte. Tak więc lecę dalej. Na skrzydła, bo mogę. Chłe, chłe. O, kolejna, nie wiem czy powiedzieć, legendarna skrzynia? Ja mówię rogata, nie? Kolejna rogata skrzynka. Pytanie, jak się tam dostać? Raczej na coś w stylu wyrzutni liny nie mogę liczyć z Batmana. Aj, no o, dobra, tu widzę coś jest. Tylko do tego to chyba się za szybko... Znaczy do tego. Jak tego używać, to za szybko się pewnie nie dowiem. O, tak to powinienem powiedzieć. Dobra, no. Atakujesz? Mogę? Dobra, nie mogę tego całkowicie zniszczyć, ale mogę to chwilowo unieszkodliwić. Warto wiedzieć. O, tu widzę drugie takie. Zakładam jakieś portale. Pytanie... Kiedy je zdobędę? No Jezus, jak ja się daj, za chwilę dam zabić z własnej głupoty podczas walki z tym grubasem, no to po prostu mnie szlak trafi. Dobra. Dziabaj to. Nie pokażę teraz jakąś apteczką, nie? Okej, takie leczenie z ziomeczków też może być. Dobra, czy na dole coś jest? No nie, nic nie ma. Nic wartościowego w każdym razie. Dobra, lecę dalej. Dolecę? Dole? A, spokojnie, dolecę. Co się będę martwił. Dobra, let's go next. Chyba dobrze to powiedziałem. I... Jestem na dławiących ziemiach. O, jest kolejny cokół. Fajnie. Oho, cudnie. Okej, nie spodziewałem się natychmiastowej egzekucji, ale... Niech będzie. I też leczą. Już prawie 1200. Schronienie dodane, bardzo ładnie. Okej, ten tekst Bulgrima się powtórzył, bo... Chciałem, żeby był po wczorajszym, no ale niestety nie był to wczorajszy odcinek. W sensie dla was, dla mnie tak, bo nagrywam to następnego dnia. Ale niestety położę dość później. No, tniemy. O, tam jest leczenie, fajnie. I... A, takie rozbicie. Chciałem, że go przetnie. No dobra. W sumie tam jest God of War, gdzie co drugi przeciwnik kończył rozcięty na kawałki. Kolejny grubas? Serio? Wiesz co? Samochodem cię dojadę. Tak na start. O, jakiś nietoperek. O, ale tego. Tu. I jeszcze raz. No, a daj się jeszcze... Daj się jeszcze grzmocie zabić, nie? To dopiero wykażesz się swoimi zdolnościami do wyższy poziom! Pożeracz chaosu aż wibruje od energii, wzrasta jego niszczycielska siła! Dobra, ten eksploduje. Ten umarł? Na szczęście nie. Więc więcej leczenia. A to co? Dobre pytanie. No ale nic to. Mam tu leczenie. Są też kruki. Więc poproszę o leczonko. Juhu! O, i proszę bardzo. Lecą w przepaść, giną, a ja dostaję
po dwie dusze dla każdego, czyli to się nie zmienia. Ale, kurde, ciekawi mnie to, co to jest. W sensie abstrahując od tego, że chwilowo nie jestem w stanie się tam nawet dostać, nie? Ale ciekawi mnie ogólnie, co to jest. Tutaj drugi, znaczy drugi. Kolejny. Przeciwnik z mieczem. Nawet nie wiem, jak to, nie wiem, czy to jest zombie, czy jakiś demon piekieł. Znaczy, no wróć, no na pewno jest to jakiś demon piekieł, tylko nie znam jego nazwy, więc ciężko mi powiedzieć, jak go nazywać. Jeśli wiecie, o co mi chodzi, w jakim stopniu. Dobra, tam jest koleś. Znaczy koleś, no. Brama. Rzucaj. Ty mnie lecz. No, minimalnie zabrakło. Serio. Okej, okay, tutaj coś może... No, tu jest dziurwa. Duża. Ja bym powiedział, że tam jest chyba przejście, ale to jest tylko taki dość duży cierń. Dobra. Coś poza tym? No, na pewno więcej przeciwników. O, zombiak. No, niestety nie udało się. No, dawaj. Nietoper ścięty. Unik i od razu egzekucja. Mógłbym sobie ten harpun chociaż wykupić, żeby od razu walić taki mocniejszy cios po uniku, ale naprawdę, wydaje mi się, że pozbieranie sobie na tą legendarną kosę śmierci, czyli brata wojny, o czym nie wspomniałem w poprzednim odcinku, jak czytałem opis broni, będzie dla mnie lepsze. Dobra, lepsze pozycjonowanie się. Już? Już. Wybuch, czy? A nie, tu zwykły atak. Myślę, że to już jest ten jego mocny, ten atak kamikadze. O, a propos. Dobra, ci naprawdę są w stanie się przed tym zasłonić? Ja nie jestem, ale oni są. Interesujące. Dobra, ja naprawdę no. Na początku ten wachla, te wszystkie walki będą... No, wyglądały, nie powiem, no, dość, no. No, w dużej mierze nie będą się różniły niczym od siebie, nie? No, bo jak się mają różnić? Ja co najwyżej mogę co jakiś czas tylko użyć sobie tego dźgnięcia. Ale nic poza tym. Dobra, tam nie ma przejścia. Bo niestety, skoro zbieram dużą ilość dusz, żeby sobie ułatwić później przechodzenie gry, no to... No, coś za coś. Coś za coś. O, lampa. Dawaj. Nie tego, nie tego. No. O, rzut. Ładnie. O, a propos. Czekaj, nie to, tylko to. I tutaj będziemy już od razu zdjęty? Tak, już jest do egzekucji. Ej, nie lampę, a dobra, a dziabaj go tą lampą. No i także się dał podziabać, no brawa. Dobra, pyk. Okej, okay, tu widzę, już jestem niewrażliwy podczas egzekucji. Tak jak w Sekiro, nie? To nie jest Arkham Asylum. Dobra, gdzie nie było niewrażliwości podczas knockoutu. Tutaj, no tutaj, tak jak w Sekiro, w przypadku egzekucji, knockout i jest możliwy. Znaczy, może knockout. Tak jak w Sekiro są egzekucje, tak tutaj są egzekucje i w obu przypadkach w momencie rozpoczęcia egzekucji jestem niewrażliwy na ataki przeciwników, gdyż oni je przerywają. Uff, powiedziałem. Co chciałem. Okej, tutaj skrzynunia. Ej, ale jakaś inna. Widzicie, tam to były takie jakby jasne, taka ciemna. Ciekawe, czy dostanę jakieś dusz. Ile dusz dostanę? Uuu. No, nie jestem w stanie stwierdzić nawet, ile dostałem. Ale pewnie coś koło setki. Może 150? Wejdę? Nie wejdę, bo to już koniec mapy. Dobra.
to, jak to wygląda. No, nie mam w ogóle już gniewu. Jak poważnie wojna, no spokojnie byście mogli tego złapać. Tu. Otworzyć, popchnąć. O, to mogę przesunąć. A, tylko... A, tylko w tą stronę. I jest przejście! Według minimapy. Nie wiem, proszę, są jakieś schodki. A tutaj... Artefakt! I trochę przeciwników. I to jest artefakt żołnierza. Dobra, stop. Najpierw tych pomniejszych. Żeby dostać troszkę leczenia. Dobra, to tak średnio teraz wyszło. Teraz... Pyk. O, i przy okazji ci też oberwali. Fajnie. Nie ma... Znaczy, wróć. Jest taki, powiedzmy, friendly fire włączony u nich. I cyk. Jeden, jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. No i dziękuję. Ty, ale to dość cwanie ukryte. Dobra, mogę to zniszczyć? Nie. Dobra. No, za jeden taki artefakt szło 5000 dusz, jeśli dobrze pamiętam, więc... Fajnie. Mogę? Nie, niestety nie mogę tego zniszczyć. Dobra. No i zatoczyłem właśnie kółeczko. No to na szybko jeszcze do Wulgrima się przejdę, spylić mu ten artefakt. I lecę z fabułą. Mhm, 500. Mógłbym sobie wykupić tego mistrza broni, żeby zadawać więcej obrażeń, ale chyba nie. Chyba sobie to odpuszczę. O, fajnie to już wygląda. Dobra, ale... Gratings. Pokaż mi tu, czy coś się odblokowało. Chwilowo nie. Okej, okay, czyli albo jeszcze nie mam wystarczającego poziomu względem, znaczy pożeracza chaosu, albo po prostu muszę na przykład wykupić to, żeby potem pojawił się poziom drugi. Ponieważ miecz też ma jakby drugi poziom. Tutaj mogę wykupić kosę, ale ja zbieram na żniwiarza. 5000. A tutaj jeszcze nie ma co kupować. Dobra. To teraz lecę tam do bramy. Jest tylko... którą mam nadzieję uda mi się tak samo łatwo ominąć, jak tą pierwszą. Znaczy tą, no. To w sumie jest strażnik, czy taki, wiecie, golem, czy... Nie wiem, chyba golem, no pasuje, dobre, to jest chyba dobre określenie. Na te, powiedzmy, stworzenie. A, tak coś czułem, że widziałem gdzieś tego nietoperza. No, także nabity. W ogóle, ciekawi mnie teraz jedna rzecz. Czy to są dzieci Tiamat, czy tylko je poddani? Bo on Samael nazwał ją królową nietoperzy. O, ten jaki nabity. Dobra, pogadajmy. I have come for the destroyer. My brother spoke of your coming. But a powerful curse holds me now. I cannot help you. Any curse can be broken. Yes, perhaps. These servants of the Destroyer walk unseen within the realm of shadow. By their blood we are bound. By their blood shall we be free. I can no longer move within the shadow realm. Much of my power has left me. You need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end? What hope have we now against the Destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. Yes.
Wreckers hide and kill them all. They can't be that hard to find. Chcesz się zamienić, cwaniaku? No niby jestem w Krainie Cieni. Mam jakieś 4 nowe znaczniki. Okej, jeden jest tutaj. Dobczajmy go, skoro jest najbliżej. Tylko jak to będzie wyglądało? Okej. Nie mogło być oczywiście aż tak prosto, łatwo. Czyli każde dziabnięte oczko, powiedzmy, to taka mini arena. Błyskawiczne starcie. Przed upływem czasu zabij 40 wrogów. Za czas, którego nie wykorzystasz, czeka nagroda w postaci dodatkowych dusz. Ej, ja bardzo chętnie. Jeśli to będą same te zombiaczki, to elo, dobra. W sumie dobra, bo leczenia, nie powiem, chciałem trochę leczenia, ale wolę też mieć więcej dusz, nie? Więc chyba sobie ich potnę. Bo też nie liczy, znaczy w sumie nie liczyłem, bo co miałbym liczyć. Ale co oni tak uciekają? Dajcie się zabić! No, szybko, szybko. Teraz by się ten większy damage pewnie przydał, ale nie. Będę zbierał te 5000. Oho, i żeby... No pewnie, nie mogło być aż tak prosto, nie? Teraz upiory doszły. Dobra, tniemy, tniemy. No bo zombiaki się już skończyły. Ale kurde, prawie... Chyba równo 30 zombiaków tutaj było. Dobra, to tych sobie tutaj rozdziabię. Żeby dostać trochę leczenia. No, teraz tu. W sumie namierz go. Będzie trochę łatwiej. No nie, czemu gruby? Dobra, cyk, cyk. Cyk i cyk. O, chyba uniknąłem. No, teraz na pewno. Okej, jeszcze 5. Tego. Skup się na tym. Wiesz, to jest w ogóle o tyle fajne, że ja mogę bić tylko i wyłącznie jego, a tamci tak dostają obrażenia. Dobra, tu się trochę nie popisałem. Okej, ale jeszcze jeden. Jeszcze jeden upiór. O, i a propos. Cyk. Dobra, tamci od razu zginęli. Minuta 20. Nie wiem, chyba 200 dusz dostałem dodatkowo? O, i skrzyneczki! I giń. Dobra, tu mogę wyjść, a tu mam, proszę bardzo, leczonko. I chyba uzupełnienie gniewu. Do fulla? Jest! Jak miło. O, dobra, i widzę takie... też oznaczenia. 4. No, myślę, że w tym odcinku się głównie skupię na rozwaleniu tych wszystkich sług niszczyciela. W sensie on ich jak nazwał? Shadow Lurkers? Chyba? A to jest po polsku po prostu na cienie przetłumaczone. Nie będę wnikał czemu. A, da się? Oczywiście, że się da. W sumie czemu Wulgrim nie miałby mieć dostępu do Krainy Cieni? Dobra, a tutaj coś będzie? Poza tym? Ciągle pamiętam o tym takim... dziwnym tym, nie? Skoro to było takie lekko fioletowe, to może... czy fioletowe, takie też takie pomarańcze, może tam musiałem w Krainie Cieni być. Żeby to zdobyć. Dobra, co tym razem? No.
Zatruty. Zabij 50 wrogów, nim wyczerpią się siły życiowe zatrutego wojny. Za zdrowie, które ci pozostanie, czeka nagroda w postaci dodatkowych dusz. Okej. Okay. Jeśli nadal będzie to... Jeśli będą to tylko te zombiaczki, no to kto wie, może będzie tego nawet dużo. A, oczywiście, że nie, żeby nie było za łatwo. Okej, okay, ale widzę, że to zdrowie tak w miarę powoli uchodzi. Okej, okay, no to cyk. Bo teraz nie czas się liczy, tylko zabijanie. Skuteczne, żeby jak najmniej dostać obrażeń. Dobra. Dziabnięcie. A propos obrażeń, nie? No, dawaj. Umożliw egzekucję, proszę. Raz. I dwa. Teraz poproszę o uzupełnienie. Nie powiem, troszkę mi się wydaje overkillem. Znaczy overkillem. Troszkę szkoda brać te uzupełnienia, ale nie po to one zostały mi dane przez twórców, żebym teraz miał ich nie wykorzystać. Dobra, kolejny. Jeszcze 19. Chyba tata zginął. Ich coraz więcej. A nie, to jest zdrowie akurat. Ale dobra, no to wezmę sobie uzupełnienie. No bo hej, czemu nie? No, dawaj, dawaj. Teraz uzupełnienie HP. Znaczy HP gniewu. HP sobie wezmę na ostatniego przeciwnika, żeby jak najwięcej mieć tego zdrowia. No, działaj, działaj. Czemu mi anulowało to? Halo. Zrobiłem unik i zaanulowało mi całą tą kombinację ciosów. Z 25 nagle miałem 0. Jeszcze 14. No, walczmy, walczmy. Tak na tę ostatnią końcówkę wydaje mi się sobie użyję tych ataków gniewu. Trochę dziwi mnie, że wojna nie generuje tego gniewu, w sensie poza walką, nie? Znaczy może inaczej, nie poza walką, tylko że od samych autoataków. Znaczy, Jezus, za dużo lola. Po prostu atakując, nie? Normalnie zwykłymi atakami, że nie nabijam sobie jeszcze tego gniewu. Chyba, że on będzie jakiś upgrade, nie wiem. Dobra, dziabnięcie. Czy to jest grubas? Znowu. No, powiedzmy, że jest to grubas. Okej, to jest akurat czterech ostatnich. Okej, przerwano. Uniknięto. Dziabnięto. I jedziemy dalej. Au. To trochę zabolało. Teraz ty. O, no tak, przecież ja nie muszę tego konkretnie zabić, po prostu mam zabić 50. I... Dobra, ten już jest gotowy. Gdzie jest to leczenie? Leczonko, 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 leczonko jest tam. Także proszę się dodaszować na tym kierunku. Okej, okay, ten prawdopodobnie lekko się podleczył. Ale dalej powinien być... dość szybko do rozwalenia. No, nie do końca o to mi chodziło, ale dobra. O. Mogliście teraz zobaczyć, ile dostałem tych dusz dodatkowych? Ja niestety nie byłem w stanie. Jakbym mógł to powtarzać, to bym się nawet nie obraził, nie? Dobra. Ponownie uzupełniam sobie zarówno gniew, jak i życie, choć życia nie aż tyle straciłem. Dzięki temu leczeniu z areny. YOLO. Okej, okay, i 26 minuta. Dobra, a propos tego, co tam zauważyłem gdzieś wyżej. Tu. A, tu była ta skrzynka czarna, dobra.
duszami, niestety niewiadomą mi ilością, a to było chyba gdzieś tutaj? Nie, to chyba było po drugiej stronie. No, chyba tam, akurat tam, gdzie jest ostatni